Witajcie kochani serdecznie na kanale SG Silva Rerum. Nazywam się Szymon Gornowicz i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować kolejną wyśmienitą pozycję dotyczącą historii starożytnej. Stary i Nowy Świat od rewolucji neolitycznej do podbojów Aleksandra Wielkiego. Jest to fascynująca seria książek o starożytności, właściwie do naszych czasów, do czasów współczesnych, wydana w kilkunastu tomach przez świat książki. Proszę Państwa, dzisiaj omówimy sobie temat fascynujący, rozpalający wyobraźnię podróżników, pisarzy, historyków, pasjonatów, zwykłych romantyków, ludzi, którzy są żądni wiedzy i fascynujących opowieści o przeszłości, którzy szukają w swoim życiu czegoś więcej niż zaspokojenia zwyczajnych, prozaicznych potrzeb życia codziennego. Będziemy mówili o Aryach, inaczej zwanych też Aryjczykami. Chciałbym Państwu z tej wyśmienitej książki przeczytać fragment traktujący o tym niezwykle interesującym zagadnieniu, o tym niezwykle interesującym i inspirującym niestety też dla wielu ludzi o złych motywach zagadnieniu, jakim jest właśnie plemię Aryów. Podrozdział brzmi: przybycie i rozprzestrzenianie się ludów indoaryjskich. Jednym z najważniejszych wydarzeń dla starożytnych dziejów Europy i części Azji było pojawienie się, a następnie rozprzestrzenienie ludów indoeuropejskich. Przybycie na teren Indii ludów mówiących staroskandynawskim dialektem, należącym do rodziny indoirańskiej z indoeuropejskiej grupy językowej, nastąpiło między końcem III a początkiem II tysiąclecia przed naszą erą. Przypuszczalnie ludy te przybyły ze stepów położonych na północ i wschód od Morza Kaspijskiego, kierując się najpierw w stronę Azji Środkowej, a stamtąd przez Wyżynę Irańską na subkontynent indyjski, gdzie z biegiem czasu stworzyły jedną z dwóch głównych obok drawidyjskiej grup językowych. Zazwyczaj przyjmuje się, że około 1500 roku przed naszą erą Aryowie z sanskryckiego Arya, czyli szlachetny, wtargnęli prawdopodobnie z Iranu i Afganistanu. W czasach starożytnych istniała na tym obszarze kraina zwana Arya lub Aryana, poświadczająca obecność owego ludu na tych ziemiach. Obecnie jest to prowincja i jedno z głównych miast Afganistanu. Herat. Nazwa, których jest spokrewniona ze słowem Arya, także w nazwie Iran, tkwi wspomnienie Aryów. Przez przełęcz Bolan na tereny Pendżabu i Sindu, opanowując je, nim rozpoczęli dalszą penetrację. Migracja ta mogła się jednak rozpocząć już w czasie trwania cywilizacji Indusu. Sam ruch migracyjny w tym okresie pozostaje wprawdzie hipotetyczny, ale znaleziska cmentarzysk w Sibi i na południe od Mehgarh, blisko przejścia na przełęczy Bolan, obce narzędzia, broń miedziana i brązowa oraz formy ceramiczne wykazują zadziwiające podobieństwa ze znaleziskami cmentarzysk w Tadżykistanie i Uzbekistanie. Odpowiada to sugerowanemu nadejściu ludów indoaryjskich nad granicę cywilizacji Indusu około 2000 roku przed naszą erą. Trudno jest natomiast jednoznacznie określić szlak, którym wtargnęły one do środkowej części Doliny Indusu, jak również stwierdzić, czy obca miedziana i brązowa broń znaleziona w późnych warstwach Mohenjo-Daro czy Chanbuo-Daro jest świadectwem ich obecności, czy są to wyłącznie importy,
jest możliwe, że Indoarejczycy podbili niektóre miasta nad Indusem, narzucając lokalnej ludności własną hegemonię. Jedna z hipotez głosi, że między 2000 a 1500 rokiem przed naszą erą w północnych Indiach zaczęły pojawiać się kolejne fale ludów mówiących językiem indoaryjskim, przesuwających się następnie dalej w głąb subkontynentu na wschód i południe. Doprowadziło to do licznych konfliktów i walk między ludnością miejscową, a próbującymi jej narzucić swoje zwyczaje przybyszami. W wyniku tego starcia wyłoniła się nowa kultura, będąca wyrazem tworzące się pod koniec drugiego tysiąclecia przed naszą erą tożsamości ludności aryjskiej, znajdującej odbicie w Rygwedzie, zwłaszcza w hymnach późniejszych. Czyż nie jest to fascynujący fragment? Książka ta ma redakcję trzech profesorów, doktorów habilitowanych. Nie mówimy tutaj o opracowaniu fantazyjno, literacko ujętym w jakiś sposób, tylko mówimy o opracowaniu naukowym. Tak więc myślę, że w jakimś stopniu udało mi się zaspokoić Waszą potrzebę obeznania się z tym tematem na podstawie bardzo dobrej książki, świetnie napisanej i polegającej na pewnych źródłach historycznych. To jest jeden fragment, który dla Was przygotowałem, dotyczący Aryów, Aryjczyków. W kolejnej części przedstawię Wam drugi fragment z zupełnie innej pozycji, mówiący na ten temat. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Przepraszam za drobne błędy. Proszę pamiętać, że w dużej większości nagrywam spontanicznie. Chcę, żeby ten przekaz mój był do Was jak najrealistyczniejszy, żeby był taki domowy, ciepły i serdeczny. Żeby nie było to suche, akademickie przekazanie wiedzy, lecz bardziej wyprawa przez historię. Wielka przygoda, coś ekscytującego, coś, z czym poczujecie się dobrze, co w jakiś sposób Was zaintryguje i roznieci jeszcze większe zainteresowanie i fascynację przeszłością. Dziękuję Państwu bardzo. Nazywam się Szymon Gornowicz, oglądaliście SG Silva Rerum.